Zapnij pasy. Przed tobą najnowszy zestaw optycznych złudzeń. Na widok magicznego portalu do bezkresnego tunelu możesz nabrać ochoty, by odbyć w nim niekończący się lot. Pytanie tylko, czy ten obrazek jest nieruchomym złudzeniem optycznym, czy animacją. Jak uważasz? To animacja. Jej twórcy udało się oszukać twój wzrok, tworząc efekt cofającego się tunelu. A próby odnalezienia jego końca są daremne. A co powiesz o tym fantazyjnym tęczowym tunelu? Czy twoim zdaniem obraz się porusza? W rzeczywistości obrazek jest nieruchomy, ale twój mózg ma wrażenie, jakby wyskakiwały z niego kolorowe elementy. Nigdy nie ufaj zygzakom, potrafią nieźle namieszać w głowie, a ty zobaczysz na przykład złudzenie ruchu. Wygląda na to, że ten spiralny zygzak się obraca, ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. Skup wzrok w jednym z rogów obrazka, a ruch zwolni lub nawet całkowicie ustanie. Widzisz? Wzrok nie dość, że potrafi zatrzymać obraz, to może również sprawiać, że znikną z niego różne elementy. Spójrz na ten tęczowy wzorek. Wpatruj się w środek ekranu i staraj się nie mrugać. Jeśli poprawnie wykonasz to zadanie, kolorowy zawijas w tle zacznie powoli znikać. Nie ma nic magicznego w tym obrazku. Mózg cię oszukuje i sprawia, że przestajesz dostrzegać pewne elementy. Sztuczka zadziała tylko wtedy, jeśli będziesz wpatrywać się w sam środek obrazka. I kolejna zagadka. Czy twoim zdaniem obraz się porusza? Jeśli odpowiednio długo będziesz wpatrywać się w środek, zobaczysz, jak zaczyna oddychać. Efekt falowania to tylko złudzenie. A co powiesz o tym trójkątnym tunelu? Choć jest to nieruchomy obraz, to jeśli skupisz wzrok na środku trójkąta, prawdopodobnie zobaczysz jakiś ruch. Ważne, by trzymać głowę prosto. Popatrz na to arcydzieło. Nie ma tu nic podchwytliwego. To zwykłe złudzenie optyczne. Ale jeśli spojrzysz na środek obrazka nieostrym wzrokiem, gwiazda zacznie się ruszać. Staraj się nie mrugać, a szybko zobaczysz efekty. Aby obrazek przestał się ruszać, zamrugaj kilka razy albo zmruż powieki. Lubisz diamenty? Jeśli tak, to pewnie spodoba ci się kolejny obrazek. Czy twoim zdaniem ten efektowny wzorek się porusza? Tak jest, obraz się rusza, ale nie dlatego, że to złudzenie optyczne. To, co tu widać, to animacja. I kolejny obrazek. Czy patrząc na niego masz wrażenie, że unosisz się nad czarno-białym miastem? W rzeczywistości obrazek się nie porusza. Ale ułożenie linii sprawia, że umysł postrzega ten dwuwymiarowy obraz w trójwymiarze. A tak naprawdę jego twórca pobawił się tu perspektywą. To graficzne arcydzieło musi być złudzeniem optycznym, nieprawdaż? Ależ nie, to animacja. Brawa dla ciebie, jeśli udało ci się zgadnąć. A co powiesz o tym fascynującym wzorku? Rusza się czy jest nieruchomy? W przeciwieństwie do poprzedniej zagadki, tu mamy do czynienia ze złudzeniem optycznym. Spróbuj zatrzymać ten ruch. Wystarczy, że wybierzesz jedno z trzech kół i skupisz całą swoją uwagę na jego maleńkim środku. Popatrz na ten niekończący się tunel. Jak myślisz, jest w ruchu czy jest nieruchomy?
to animacja. Brawo! I przechodzimy do kolejnej zagadki. A co powiesz o tym wzorku? Czy to animacja, czy kolejne złudzenie optyczne? To przepiękna animacja. Punkt dla ciebie, jeśli to zauważyłeś. I kolejna łamigłówka. Spójrz na te trzy samochody. Który z nich jest największy, a który najmniejszy? Jak uważasz? Okazuje się, że wszystkie mają ten sam rozmiar. Tak zwana perspektywa powietrzna tworzy iluzję głębi, a tobie wydaje się, że samochody różnią się wielkością. Popatrz na ten osobliwy obrazek. Co na nim widzisz? Spirale czy okręgi? To okręgi, natomiast z powodu wirujących i kontrastujących ze sobą pasków twój umysł może dostrzegać tu spirale. A co w przypadku tego czarno-białego okręgu? W przeciwieństwie do poprzedniego obrazka mamy tu do czynienia ze spiralą. Patrz na to! Widzisz tu trójwymiarowy obraz? Jeśli skupisz wzrok na środku obrazka, po chwili twoim oczom ukażą się pulsujące kolory. I choć to złudzenie, to obrazek jest w rzeczywistości czarno-biały. Przed tobą kolejny nieskończony tunel. Ten niesamowity efekt unoszenia się w przestworzach zawdzięczamy falistym liniom. Pytanie, czy ten obrazek faktycznie się porusza? To animacja. Ale nawet jeśli zatrzymasz filmik i będziesz wpatrywać się w środek ekranu, prawdopodobnie zobaczysz jakiś ruch. A co powiesz na temat tego czarno-białego arcydzieła? Rusza się, czy to tylko złudzenie? Bardzo dobrze, ten obrazek też jest animowany. Przejdźmy do kolejnej zagadki. Czy w tym bezkresnym tunelu dostrzegasz jakiś ruch? To tylko złudzenie. Obrazek jest nieruchomy. I kolejna zagadka. Jak uważasz, obrazek się rusza, czy jest nieruchomy? Choć wzorek przypomina klasyczne czarno-białe złudzenie optyczne, w tym przypadku ruch faktycznie się odbywa i powstaje w wyniku animacji. Popatrz na ten osobliwy tunel. Czy wygląda ci to na złudzenie optyczne? Nie, to animacja. A teraz zatrzymaj filmik i wpatruj się w środek obrazka. Tylko nie mrugaj! Obraz powinien zacząć się delikatnie poruszać. I następna zagadka. Czy widzisz, jaka liczba ukrywa się w tym deseniu? Bardzo dobrze, to 532. A tutaj? Widzisz jakąś liczbę? ...417. Świetnie! A jaki numer ukrył się tutaj? Mamy tu liczbę 8249. I następna zagadka. Widzisz jakieś cyfry? To było trudniejsze, bo tu akurat nie ma żadnych numerków. Jest za to słowo sen. Widać? A co powiesz o tym wzorku? Widzisz ukryte słowo? Jeśli niczego się tu nie dopatrzyłeś, to dobrze, bo nie ma tu żadnych wyrazów. Czy potrafisz odczytać ukryte na obrazku słowo?
to kot. Jakie zdanie kryje się w tym przepięknym kalejdoskopie? Bądź sobą. Bardzo dobra rada. I następny obrazek. Wiesz, co masz robić. Mamy tu słowo ciekawość. Widzisz tu jakiś napis? Mamy tu ukryte przesłanie. Tylko spokojnie. Idziemy dalej. W pomarańczowym polu porusza się szary pasek, ale istnieje pewien sposób, żeby zmienił kolor. Wpatruj się w czarną kropkę w prawej dolnej części ekranu, a pasek zrobi się niebieski lub zielony. Staraj się nie mrugać. Patrz na kropkę i obserwuj kątem oka, jak pasek zmienia kolor. Udało się? Zrobił się niebieski czy zielony? Kręci ci się w głowie? Dajmy odpocząć twoim oczom przy kolejnej serii zadań. Przed tobą czarno-biały obrazek. Da się jednak zobaczyć go w kolorze. Przez 10 sekund wpatruj się w czarne kropki na nosie tej pani. A teraz popatrz na ścianę i jak najszybciej zamrugaj oczami. Portret powinien pojawić się na ścianie, ale tym razem w kolorze. Popatrz na ten obrazek z emoji. Czy potrafisz zlokalizować na nim tę buźkę? Tu jest, bardzo dobrze. I następna zagadka. Znajdź kurczaczka. Tu się chowa. A co powiesz na ten zestaw? Widzisz tę buźkę? No cześć, tu jestem. Podnieśmy nieco poprzeczkę. Widzisz, gdzie jest ten koleżka? Tutaj się schował. Czy wszystkie obrazki są takie same? Nie, ten koleżka nie pasuje do pozostałych. Sprawdźmy, czy w tym chaosie uda ci się namierzyć serduszko. A więc tu jest. Dobra robota. A co powiesz na ten obrazek? Widzisz gdzieś to emoji? To było podchwytliwe, bo akurat na tym obrazku nie ma takiej buźki. A teraz znajdź lwa ukrytego między emoji. Tu jest. I kolejny obrazek. Gdzie schował się ten słodziak? Tutaj się ukrywa. Przyjrzyj się tym emoji i spróbuj zlokalizować tego malucha. No cześć, tutaj się schował. Cóż, pozostaje mi tylko podsumować. Dobra robota! Naukowcy twierdzą, że sposób, w jaki nasz mózg postrzega i procesuje informacje, może ujawnić wiele cech twojej osobowości. Popatrz na każde złudzenie optyczne, które zobaczysz przez kilka sekund. To, co ujrzysz jako pierwsze, powie ci, kim jesteś naprawdę. Numer 1. Jeśli najpierw zauważyłeś drzewo, masz tendencję do przywiązania zbyt wielkiej wagi do szczegółów. Jednak świetnie wyczuwasz nastroje innych osób. To czyni cię taktowną i empatyczną osobą. Jeśli jednak zauważyłeś parę patrzącą na siebie, jesteś logiczny, spokojny i racjonalny. Wiesz, jak rozmawiać z ludźmi, nawet kiedy się czymś martwią albo są zdenerwowani.
Numer 2. Jeśli zobaczyłeś samochód na obrazku, cenisz sobie wolność, lubisz, kiedy sprawy idą zgodnie z planem. Z tego względu niekiedy trudno ci podjąć szybkie decyzje. Jeśli jednak zobaczyłeś mężczyznę z lornetką, zazwyczaj nie przykładasz zbyt wielkiej wagi do szczegółów. Zamiast tego skupiasz się na pełnym obrazie spraw. A może zobaczyłeś literę A jako pierwszą? Jeśli tak, to posiadasz rzadką umiejętność dostrzegania tego, co umyka innym. Jesteś bardzo intuicyjny i myślisz nieszablonowo. Numer 3. Jeśli pierwsza rzecz, jaką zobaczyłeś na obrazku, to dwa kciuki, jesteś urodzonym liderem i świetnie organizujesz swój czas. Bierzesz za siebie odpowiedzialność i rozumiesz, jakie konsekwencje będą miały twoje czyny. Jeśli zobaczyłeś erupcję wulkanu, jesteś altruistą, interesują cię inni ludzie i chcesz im pomagać. Numer 4. Jeśli zobaczyłeś małpę, to tak naprawdę zobaczyłeś mnie. Żartuję, jesteś niezależny. Przestrzeń osobista jest dla ciebie najważniejsza. Jeśli jednak zobaczyłeś tygrysa, nie boisz się podejmować ryzyka. Wierzysz, że wszystko jest możliwe, jeśli się na to odpowiednio zapracuje. 5. Jeśli najpierw zobaczyłeś kilka drzew na tle zachodu słońca, jesteś dobrym obserwatorem i towarzyską osobą. Jeśli zobaczyłeś pyszczek kota, jesteś zdeterminowany. Zawsze trzymasz się podjętych decyzji i realizujesz założone cele bez względu na wszystko. Numer 6. Jeśli zobaczyłeś rysy twarzy jako pierwsze, prawdopodobnie jesteś introwertykiem. Nie lubisz hucznych imprez, które męczą cię zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Jeśli zobaczyłeś saksofonistę, zapewne masz cechy ekstrawertyka. Uwielbiasz poznawać nowych ludzi i patrzeć, jak niemal biją się, żeby się z tobą zaprzyjaźnić. Pamiętaj jednak, żeby odpocząć i się nie wypalić. 7. Jeśli zobaczyłeś krajobraz przyrody, obecnie w twoim życiu dzieje się wiele rzeczy. Nie lubisz rutyny. Zamiast tego wolisz zróżnicować swój dzień. Dzięki temu nigdy nie będziesz robił tej samej rzeczy kilka dni z rzędu. Jeśli zobaczyłeś twarz ukrytą na tym obrazku, skierowaną do dołu ramki, to jesteś zorganizowany. Trudno ci funkcjonować bez planu. To sprawia, że czujesz się niekomfortowo. 8. Jeśli wyraźnie zobaczyłeś zebry, uwielbiasz rozmawiać z ludźmi i się nimi otaczać. Zawieranie nowych znajomości jest twoją pasją. Nie lubisz podążać za rutyną. Jeśli zauważyłeś lwa, preferujesz spokojniejszy tryb życia. Wolisz spędzić czas z nielicznymi zaufanymi znajomymi oraz rodziną. Zbyt duża liczba osób wokół ciebie wysysa twoją energię, co powoduje, że unikasz zatłoczonych miejsc. 9. Jeśli zobaczyłeś twarz na obrazku, jesteś przystępny i wyluzowany. Ludzie czują, że się o nich troszczysz, dlatego często powierzają ci swoje problemy. A może pierwsza rzecz, jaką zobaczyłeś, to osoba machająca różdżką nad klęczącą postacią? Jeśli tak, to jesteś ambitny. Cokolwiek robisz, musisz być w tym lepszy od innych. 10. Jeśli to kot wyróżniał się na obrazku, prawdopodobnie nie lubisz zmian. Ludzie wiedzą, że mogą na tobie polegać. Tym samym masz tendencję do trzymania swoich emocji na wodzy. Jeśli zobaczyłeś twarz, jesteś kreatywny. Uwielbiasz uczyć się nowych rzeczy. Dzięki silnej intuicji jesteś w stanie znaleźć okazję praktycznie wszędzie. Jeśli najpierw zobaczyłeś klif, potrafisz sobie radzić z każdym problemem. A to dzięki pozytywnemu nastawieniu do życia. 11. Czy to duży, poważny kot? Wobec tego masz realne podejście do życia. Widzisz pełny obraz każdej sytuacji, co pomaga ci uporać się z problemami. Jeśli to mysz przykuła twoją uwagę, jesteś optymistą. W każdej sytuacji starasz się dostrzec coś pozytywnego. I w większości przypadków to ci się udaje. 12. Jeśli zobaczyłeś twarz kobiety na obrazku, często polegasz na swojej intuicji, która zwykle cię nie zawodzi. Jesteś również uważny w stosunku do otaczającego świata. A może skupiłeś się na kwiatach? Wobec tego często czujesz, że potrzebujesz nieco zwolnić i odpocząć w otoczeniu przyrody. 13. Jeśli najpierw zobaczyłeś okrągłą twarz, jesteś wrażliwy i przyjacielski. Nie lubisz konfliktów, a wszelkie nieporozumienia starasz się rozwiązać w pokojowy sposób. Jeśli zwróciłeś uwagę na dwa ptaki, jesteś wesołym i towarzyskim człowiekiem. Uwielbiasz poznawać nowych ludzi. 14. Jeśli zobaczyłeś słonia, jesteś lojalny wobec przyjaciół i szanujesz swoją rodzinę. Ludzie lubią twoją przyjacielską i troskliwą osobowość. Doceniają również to, jak uważnie ich słuchasz. Jeśli dostrzegłeś małą wioskę, jesteś tradycjonalistą. Bliżej ci do spokojnego i prostego trybu życia niż do miejskiego zgiełku.
15. Jeśli Twoją uwagę zwróciły filary, cenisz sobie wygodę i bezpieczeństwo. Może być Ci trudno wyjść ze strefy komfortu. Jeśli dostrzegłeś obraz dwojga ludzi, Twoje życie jest pełne interesujących rzeczy. Jesteś ciekawy świata i lubisz przygody. W mgnieniu oka zmieniasz otoczenie. Tylko czemu tak do mnie mrugasz? 16. Jeśli najpierw dostrzegłeś kobietę, masz wnikliwy i analityczny umysł. Jesteś praktyczny, co inni często mylą z wewnętrznym chłodem. Jeśli zobaczyłeś starca, masz wrażliwą i współczującą osobowość. Jesteś kreatywny i lubujesz się w sztuce. 17. Zobaczyłeś dwa patrzące na siebie krokodyle? W takim razie zawsze starasz się kontrolować każdą sytuację życiową. Jeśli zobaczyłeś ptaka, nie przeszkadza Ci podążanie za poleceniami innych osób. Nie znaczy to jednak, że nie masz własnego zdania. Zawsze szukasz złotego środka. 18. Jeśli na początku zwróciłeś uwagę na twarz kobiety, Twoja prawa półkula mózgu jest bardziej rozwinięta od lewej. Jesteś artystyczną duszą o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Jeśli zobaczyłeś saksofonistę, bardziej rozwinięta jest lewa półkula. Logika jest Twoim silnym atrybutem. Masz świetne zdolności analityczne i lubisz pracować z dużymi liczbami. 19. Jeśli najpierw zauważyłeś krokodyla, jesteś prawdopodobnie dość praktyczny i wolisz unikać ryzyka. Czasem masz tendencję do skupiania się na negatywach. Pamiętaj, żeby wrzucić na luz i czerpać z życia to, co najlepsze. Jeśli zobaczyłeś dwójkę ludzi na łódce płynącej po rzece, masz świetne oko do szczegółów. Masz kreatywną osobowość i z każdej trudnej sytuacji potrafisz wyjść obronną ręką. 20. Jeśli zauważyłeś młodą kobietę, masz radosne i optymistyczne przysposobienie. Postrzegasz różne sprawy jako pozytywne, ale bywasz zbyt impulsywny. Jeśli zobaczyłeś staruszkę, masz spory bagaż doświadczenia życiowego. Pomaga Ci ono spojrzeć na wszystkie sytuacje z różnych perspektyw. 21. Zobaczyłeś kaczkę? Kwa! Jesteś więc intuicyjnym, kreatywnym typem z bujną wyobraźnią. Jeśli jednak najpierw zobaczyłeś królika, masz niesamowite zdolności analityczne. Jesteś świetnym pisarzem, lubisz czytać i znajdować logiczne rozwiązania wszelkich problemów. 22. Jeśli zobaczyłeś wiewiórkę, jesteś wyśmienitym analitykiem. Twoje myślenie logiczne pomaga błyskawicznie przetworzyć fakty i równie szybko znaleźć najróżniejsze rozwiązania. Jeśli zobaczyłeś kaczkę, Twoje talenty skłaniają się ku kreatywnej części Twojej osobowości. 23. Większość ludzi od razu widzi żabę na tym obrazku. Jeśli jesteś jednym z nich, nie brakuje Ci pewności siebie, co pomaga Ci być zrelaksowanym. Komunikujesz się z innymi w bezpośredni, szczery i otwarty sposób. Natomiast jeśli zobaczyłeś konia, zawsze starasz się dostrzec drugie dno różnych rzeczy. Masz swoje zdanie i nic, co powiedzą inni, tego nie zmieni. 24. Jeśli świecznik jako pierwszy przykuł Twoją uwagę, zwykle widzisz daną sytuację jako całość. Przechodzisz do działania dopiero po dojrzeniu pełni obrazu. Jeśli najpierw zobaczyłeś dwie twarze, masz umiejętność skupiania się na szczegółach. Niezwykle ważne jest dla Ciebie otoczenie się pozytywnymi ludźmi i uzyskiwanie ich wsparcia.